spowodowało to bańkę w Stanach. Wielkie. Zacznijmy może od twojej poprzedniej historii. Jak się zakończyła ta inwestycja? Jak się te pokoje wynajęły? No. Nie wiem, co artysta miał na myśli. A mamy tutaj. Oj, a tu coś niedobrego jest. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dawid Owbusz, to jest nasz kanał na YouTubie, gdzie dzielimy się z Tobą informacjami na temat inwestowania na brytyjskim rynku nieruchomości, ale nie tylko, poruszamy tematy związane z giełdą, z kryptowalutami oraz z biznesem. Do tego zapraszamy często wielu ekspertów z różnych dziedzin prawa, księgowości, doradztwa finansowego, udzielania kredytów. Wszyscy nasi wykładowcy to są również inwestorzy i właściciele biznesów. Po to, żebyście po prostu dostawali jak najlepsze informacje z pierwszej ręki od ludzi, którzy również sami to robią, są praktykami, a nie teoretykami. Dzisiaj znajdujemy się w okolicach centralnej Anglii i to jest jedna z nieruchomości, kolejna nieruchomości jednego z naszych absolwentów. Nasi absolwenci bardzo dynamicznie powiększają swoje portfolio, kupują nowe inwestycje i jak widzimy, cała ta nieruchomość, nie wiem czy to dobrze widać, zobaczcie jak mokre są ściany. To są niestety dosyć typowe błędy brytyjskiej tutaj ludności w tym kraju, czyli niezabezpieczona odpowiednio niepołączona rynna. W innych wypadkach często jest tak, że te rynny są zapchane, te dachy nie wystają. Tak jak w Polsce mamy takie mocno spadziste dachy, które wystają jeszcze daleko za elewację. Tutaj dachy praktycznie kończą się zaraz przy elewacji i zwyczajnie deszcz za każdym razem jak pada, chociaż jest nowy dach, to za każdym razem jak ten deszcz pada, spływa po całej tej ścianie i ewidentnie widać, jak to wszystko jest mokre. Co przez to się dzieje, że to wszystko jest mokre? Zacznie się pojawiać grzyb w środku. I dla nas, gdy my widzimy brudne, śmierdzące, zagrzebiałe domy, to my po prostu mamy uśmiech od ucha do ucha, bo wiemy, że już ponad 90% ludzi będzie się tą nieruchomość bała kupić. Zwyczajnie dlatego, że ci ludzie rozwiązanie znajdują następujące, że trzeba tego grzyba zamalować, trzeba tego grzyba zasłonić kolejną tapetą, a on zwyczajnie pojawi się w przyszłości po raz kolejny. Pójdziemy, przedstawimy Wam naszego gościa, wyciągniemy może go na zewnątrz, bo coś ciekawego na słupie znaleźliśmy. Witam. Cześć Jan. Cześć, witam. Cześć. Cześć Dawid. Cześć. Nasz gospodarz Jan Pająk, nasz absolwent, który dynamicznie też buduje swoje portfolio. Zanim przejdziemy do Twoich inwestycji, Twoich nieruchomości, przejdźmy może tutaj, bo zobaczyłem coś ciekawego na tym słupie. Powiedz mi Jan, co tutaj się dzieje? Czy będziesz miał zaraz jakąś elektrownię atomową na działce obok? Myślę, że nie. Raczej jakiś deweloper po prostu coś planuje coś dużego, więc wkrótce się okaże. Zobaczymy, jak to długo potrwa, no ale mam nadzieję, że coś konkretnego zrobią, więc będzie. Może nawet ci wpłynie będzie blisko. No i może tak właśnie, może na podniesienie wartości. Na podniesienie wartości. Jeżeli to nie będzie elektrownia atomowa albo inna jakaś rafineria. Tak. Także zobaczymy wkrótce. Przemysłowa. Z tego co widzę, bo tutaj mamy dosyć nowe osiedle i ty wcześniej wspomniałeś, że tam były kiedyś domy kancelarskie, które zostały zburzone i zostało postawione całkowicie nowe osiedle, zgadza się? Tak, dokładnie. Tutaj myślę, że parę lat temu po prostu powstało osiedle. Z tego co widziałem na Google Map. No i tak mówię, no. Jest tutaj trochę tych budynków nowych i działka jest naprawdę ogromna. Jest, naprawdę. Więc będzie naprawdę duży projekt inwestycyjny. Dokładnie. A tutaj widzę co? Byliśmy na, jak to się mówi jakieś w Polsce, na saksach, tak? Na jumy, wiesz, tak? Co, tutaj. Na jumy bagażnik załadowany, co tutaj mamy?
Jest widać, że Polak pewnie nakradł, co tam jest masz tu parę takich fajnych, fajnych giftów, które można dostać na aukcjach, które po prostu sobie jeżdżę i kupuję, bo... Co to była za aukcja? Wiesz, to jest aukcja, nie wiem, czy mogę reklamować, czy nie. No, tak, może, tak? Jest to aukcja John Pay. Znajduje się w Nottingham, w Derby, w Chesterfield, naprawdę w całej Anglii w sumie są te aukcje. No i można tam kupić nowe rzeczy, jak i używane, więc warto... Ja doskonale znam takie aukcje, bo sporo ludzi właśnie kupuje całkiem nowy sprzęt, pralki, lodówki właśnie na takich aukcjach i można z dużym rabatem tak, zakupić. Dużo. A tutaj to, co ty masz, widzę już jakiś tam hop jest, tak? Tak, grzejniki. Tam są grzejniki, antryt, coś tam... Dużo na tym zaoszczędziłeś? Termostaty. Wiesz co, to mnie kosztowało w granicach 600 funtów, a z tego co widziałem, no to jeden grzejnik kosztuje w granicach 150, więc jeżeli mam tu cztery grzejniki, tak, to już, no to już na samych grzejnikach, nie licząc. A masz dużo więcej innych rzeczy, tak. Bo jakąś, nie wiem, czy umywalka? Jest tak, tam umywalka, właśnie... jest jakieś tam, plus samych termostatów jest bardzo dużo i... Czyli za całość zapłaciłeś? 600 funtów. No okej, okay. No i to właśnie, że... słuchajcie, kolejny taki mały tip, tak, gdzie polecam, można no. Na starcie, kiedy się jest, żeby zaoszczędzić, i szukać właśnie oszczędności w zakupie wyposażenia, materiałów, to warto się rozejrzeć. Gdy ja zaczynałem, rozglądałem się po British Heart Foundations i również można było dostać całe naprawdę ładne zestawy mebli, gdzie na przykład bogaci ludzie oddawali to na fundację, a fundacja to dosyć tanio odsprzedawała. I tak samo było ze sprzętem AGD, ze wszystkim, tak? I kiedyś, gdy zaczynaliśmy, to właśnie wyposażaliśmy się w British Heart Foundation. No dzisiaj też mamy troszeczkę bardziej już to tak przemysłowo, no już tyle tych nieruchomości dokładamy, że mamy po prostu prywatnego dostawcę, który produkuje dla nas te meble bezpośrednio i mamy, nie bierzemy nawet z IKEA, one przyjeżdżają, wypakowują je nam, bo to po prostu musi iść szybko, sprawnie. No i nikt nie będzie oddelegowany specjalnie, żeby teraz jeździć po British Heart Foundation i szukać mebli trochę, do pary. Bo to trzeba poświęcić, tak. Tak, ale jak mamy na początku więcej czasu, no to w ten sposób możemy go dobrze spożytkować, oszczędzając. Później, jak tego czasu jest mniej, no to trzeba go wykorzystywać w jak najbardziej produktywny sposób, żeby załóżmy poświęcić go na poszukanie nowego deala, bo mamy na przykład nadwyżkę kapitału, więc żeby ona już pracowała, tak, zamiast być w British Heart Foundation. Wszystko zależy od miejsca i czasu, w którym się w danej chwili znajdujemy, tak, i na naszego poziomu jako landlorda, jako inwestora. Już zdążyłem wspomnieć tutaj, że masz całkiem nowy dach. Tak, ale niestety jest już cała tutaj frontowa ściana zalana, no, więc niestety. Jest na pewno to łączenie rynny na górę do poprawki. Tak, właśnie w sobotę ma przyjechać jeden budowlaniec od dachu, ma przeglądać, co tam jest. Dekarz. Tak, dekarz. No i plus... no wystarczy, że on to połączy, tak? Tak, połączyć to. No, tam nie ma filozofii. Dach jest w sumie nowy, więc też dziwnie, że ktoś to tak zrobił, jak zrobił. No, ale już widzisz, ptaszki może gniazdo tam mają. Chodźmy do środka. No, całkiem możliwe, no. I tutaj już tam wróbla jakiegoś. Całkiem możliwe. Te drzwi już były? Wiesz co, tak, były. Ktoś po prostu albo je wymalował, bo one wyglądają, jak były wymalowane, z tego co widać. Mhm, ale jest ładnie. Ale no... są ładnie. Najlepszy jest montaż tych drzwi, bo sprawdzałem między uszczelką, to tam jest pół centymetra... Luzu? Luzu. I wieje konkretnie. Tutaj myślę, że ktoś po prostu banana zrobił. W tym miejscu jest pół centymetra od uszczelki. Więc niestety montaż drzwi i okien w tym kraju zazwyczaj wygląda tak, że to jest po prostu, aby się trzymało, było wstawione. No. I to samo z oknami. Zawsze dosyć mocno z tych okien wieje tutaj. Tak. Nie wiem, czy tam jest gorsze światło. Tam jest gorsze światło. To może zostaniemy tutaj. Zanim Jan, przejdziemy do tego, co teraz tutaj nabyłeś. Zacznijmy może od twojej poprzedniej historii. Jak się zakończyła ta nieruchomość, bo byliśmy ostatnio u ciebie, nagrywaliśmy, wtedy była dopiero do wynajęcia. We'll be right back.
jak się zakończyła ta inwestycja, jak się te pokoje wynajęły, jak został ten dom wyceniony? No więc tak, zrobiłem remortgage. Na tym poprzednim domu? Tak, na tym 4-bed HMO mini. Tam zrobiłem remortgage. Dom został wyceniony na 165 tysięcy. Wyciągnąłem też kapitał z tego, kurczę, nie pamiętam raz ile. Ale kupiłeś go za? Kupiłem go za 84 tysiące. Kupiłeś go na kredyt? Na kredyt, tak. Na kredyt buy to let, 75%? Tak, dokładnie. No to łatwo to można policzyć, jak macie 84 tysiące, to loan to value to jest 75% z tego, to jest pożyczka do dania do banku, minus koszta dla prawnika, koszta dla brokera. Nowa wartość z tego 75% bank może nam dać, ale zanim nam to da, trzeba wszystko uregulować tutaj. I ta różnica to jest to, co dostajemy. Tak na szybkiego tutaj to powiedziałem, to może być dla niektórych niezrozumiałe. My to dokładnie zawsze rozpisujemy na warsztatach, uczymy tego liczyć. A poza tym mamy kalkulator, który znacznie ułatwia i przyspiesza liczenie opłacalności tych dealów. Więc tak, kupiłeś tamten dom, podsumowując, za 84 tysiące. Potem wycenili Ci to na 165 tysięcy, dostałeś około? Ponad 60 tysięcy. I te pieniądze na co zostały przeznaczone? Spłaciłem tam kartę kredytową w sumie, no i reszta została na... Na kolejną inwestycję. Na kolejną inwestycję. A karta kredytowa była wykorzystana, żeby zrobić po prostu remont, tak? Tak, tak, dokładnie. Więc jeżeli potraficie liczyć, ja nigdy nie nakłaniam do tego, żeby jak najbardziej się zadłużać. W szczególności, gdy niektórzy biorą i się zadłużają, pieniądze biorą na przykład na wycieczki, na nowe meble do własnego domu. To są rzeczy, które obniżają tak naprawdę nasz tutaj cash flow. Sprawia to, że coraz mniej zostaje nam każdego miesiąca, a nie zarabiają na nas. Tutaj jest karta, była wykorzystana na inwestycję, która zaraz po remortgage'u została tak naprawdę spłacona. Gdyby nie ta karta, to na przykład nie dokończyłbyś remontu, tak? No myślę, że trochę brakło. A tam jeszcze miałem taką fajną opcję, że dali mi chyba 5 miesięcy darmo, nie było odsetek, więc to też było fajne dla mnie. Że miałem... Na 5 miesięcy? Tak, więc jakbyś akurat... dobrze poszukał, to byś znalazł i nawet na 2 lata. Tylko wiesz co, tam akurat miałem fajny limit, to miałem 15 tysięcy, więc okay. To też mi się... A odsetki, co prawda oni chcieli 6-9, to też nie było źle, gdybym musiał nawet zapłacić, no ale dalej... Gdybyś przekroczył. Tak. Ale akurat, że dostałem taką ofertę na 5 miesięcy, więc było to akurat idealne. Super. W tym dostałeś pieniądze tak naprawdę za darmo. Dokładnie. Zrobiłeś remortgage, spłaciłeś te pieniądze i o to właśnie chodzi. Dom został wyremontowany, zaczął się wynajmować. Jaka jest tam rata kredytu teraz? Tam jest rata kredytu 250 funtów miesięcznie. Całkowity dochód miesięczny jest 2080, jakoś tak. Podliczenie wszystkich kosztów? Na czysto, gdzieś z granicami, gdzieś 1200, gdzieś te granice. Na czysto. I każdego miesiąca 1200 już spada. Pomnożymy to razy 12 miesięcy, no to już pojawia się całkiem fajna kwota rocznie. Przestoje? Wiesz co, miałem tam tydzień przestoju, ale tak jak mówię, no musiałem wsadzać jakieś starsze osoby, gdzie tam mieszkają w sumie młodsi. Więc, żeby nie było konfliktu wiekowego. Tak, dokładnie. Nie tak, że ktoś tu jest dyskryminowany ze względu na wiek. Tak, no ja wolałem ale trzymać ten taki... Jak są młodsi ludzie, to mogą, jest różnica pokoleń i mogą się nie dogadywać. Nie musi tak być, ale może tak być. Dokładnie. Tamten był jakimś rencistą, więc stwierdzimy, że będzie siedział w domu cały czas i... Ale to był Anglik? Anglik. Okej, okay. Mógłby siedzieć w domu, nie miał, jak człowiek nie ma co robić, to gnuśnie, jak człowiek nie ma co robić, to gnuśnieje, różne pomysły robi się marudny, zaczepny, więc... i mogą być z tego niepotrzebne konflikty. Widać to tak naprawdę po, no w dużej części, nie mówię, że wszyscy, ale w polskim naszym społeczeństwie, zobaczcie jak wygląda brytyjskie społeczeństwo, gdzie te dziadki, co robią, widać ich masami, dziesiątkami, setkami, dosłownie tysiącami, jak chodzą po górach, chodzą do klubów razem, chodzą do pubów, cały czas mają ten taki social life, są cały czas uśmiechnięci, żywi, im się cały czas chce żyć. I ci ludzie mają troszeczkę inne nastawienie, z tymi brytyjskimi dziadkami naprawdę fajnie usiąść, porozmawiać, to jest dużo empatii, dużo pozytywnej energii, z takim człowiekiem się chce aż porozmawiać, tak? No niestety u nas jaki jest model starszych ludzi, no to jak już idą na tę emeryturę, to emerytura wygląda tak, że się siedzi w tym mieszkaniu w bloku, ogląda się telewizję i nie ma tego życia socjalnego. Przecież też tym ludziom nikt nie broni, żeby poszli sobie razem, nie wiem, na spacer z innymi dziadkami, czy pójść do pubu na piwo, żeby mogli sobie porozmawiać, jak to tam było u nich za czasów PRL-u, tak? Ale jednak ta mentalność w tym naszym tutaj kraju brytyjskim
wygląda na pewno nieco inaczej i ci ludzie są bardziej empatyczni i życzliwi. Być może przez to, że też dorastali w innym środowisku. Ale to już taka dygresja poleciała nie na temat. Więc mamy tak, mamy to 4B z 4 łazienkami, takie to jest takie minimo, na to nazwane pieszczotliwie. Mhm. Też na pewno bardzo, bardzo fajnie będzie wynajmowało, bezstresowo, w długim terminie. Jak sam powiedziałeś, miałeś tam tylko jeden tydzień przestoju, tylko dlatego, tak, że nie byłeś pewien tego tenanta i go zamieniłeś na kogoś innego. Nie chciałem po prostu tak znać takiej starszej osoby. Tak, tak, tak. Poza tym, to już mamy tą jedną nieruchomość. Druga nieruchomość? Singuleta pośrednio w miejscowości Olfryton. Tam też już mieszka, w sumie dwie osoby mieszkają już ponad rok, można powiedzieć. Tam była zakup gdzieś z 13 lat temu w sumie tego domu. Wartość kredytu była 91 tysięcy. Zrobiliśmy wycenę na 155 tysięcy. Zrobiłem. To remonty. Dużo wartość nie urosła tak naprawdę. Tak, 90 na 155. Tam nie zrobiłem dużego remontu, więc ten remont był po prostu taki, taki jaki był. Rata kredytowa? Rata kredytowa jest to w granicach 190 tysięcy. 190 funtów, sorry, 190 funtów. Ok. A czynsz? Czynszu jest tam 710 funtów miesięcznie. Nie mógłbyś więcej wziąć za ten czynsz? Mógłbym wziąć więcej, ale tam stwierdziłem, że jeszcze jest troszeczkę do zrobienia na zewnątrz i stwierdziłem, że im pójdę na rękę. Czyli mamy na czysto gdzieś, jeżeli się pomylę, to poprawiajcie, 520 funtów miesięcznie razy kolejne 12 miesięcy, to już mamy powyżej 6 tysięcy, no, tak? Plus taki, 6240, jeżeli się nie pomyliłem. Wyciągnąłem tam 20 tysięcy przy... A jaki był twój wkład przy zakupie? Nie było wkładu w ogóle, trzeba było 0% wkładu. 0%, słuchajcie, to było szaleństwo. To był okres właśnie, gdzie nie trzeba było wkładu. Kupiłeś to w którym roku? 2006-2007. Tak. To było tuż przed górką. Zobaczcie, przez to, że banki kiedyś właśnie rozdawały te pieniądze na prawo, lewo, kto tam miał paszport, dowód, jakąś pracę, to dostawał od razu kredyt na 100%, na 110%, nawet na 125%. Twój brat wziął na ile kredyt? No, on wziął na 110%. Czyli wartość domu było 100 tysięcy, załóżmy. On dostał 100 tysięcy plus jeszcze 10 tysięcy na sobie wziął, żeby po prostu na górkę. Tak, tak banki po prostu rozdawały pieniądze na prawo, na lewo. Co to spowodowało? Spowodowało to bańkę w Stanach, w Wielkiej Brytanii i wtedy przyszedł kryzys, mamy ten kryzys w 2008 roku, te domy cenowo już szczytowały i nagle ludzie stwierdzili, że okej, w sumie nie dałem tam ani jednego funta, dostałem 125%, to ja nie muszę spłacać, niech sobie to bank weźmie, tak? Wyobraźcie sobie, macie dom, tu 100 tysięcy, jeszcze wam bank, nie dość, że go kupił wam bank, to dał wam jeszcze 25 tysięcy na górkę. To nie było szans, żeby to mogło przetrwać, tak? To są ludzie, którzy działają w wielkich instytucjach i no mają takie pomysły, wiarę w to, że nie będzie nigdy z tym problemów, a po prostu zwykły człowiek stwierdzał, po co mam to spłacać, dostałem jeszcze na górkę 25%, bawiłem się dobrze za te 25 tysięcy, czy ile to tam było, zależy ile domy kosztowały, po co mam to oddawać. I powstała bańka, no i dzisiaj te banki są ekstremalnie przewrażliwione. No tam, może ekstremalnie to jest złe słowo, ale na pewno są dużo bardziej przewrażliwione, bo już trzeba mieć, załóżmy na dom inwestycyjny 25% na wkład własny, na dom rezydencki 5, 10, 15%, zależy w jakiej jesteśmy sytuacji. Co chciałeś powiedzieć? Że w tym okresie był właśnie ten kryzys i odsetki poleciały to 0,05%. 0,05%? Tak, ja płaciłem ratę kredytu 100 funtów, niecałe 100 funtów, więc i to się ciągło gdzieś przez półtorej roku. A to wtedy miałeś pewnie variable, miałeś zmienę, tak? Tak, nie miałeś fixa. Ja miałem ogólnie interest only. A czemu nie miałeś fixa? Wiesz co, wtedy nam akurat broker doradził, żeby wziąć interest only. Później nie mogłem w sumie zmienić tego kredytu, dlatego że... Ale fix mówię tutaj o tym, żeby zamrozić ratę kredytową. Aha. Ja nie mogę zmienić kredytu, dlatego że to był wtedy joint mortgage. Okay. Chciałem to zrobić tylko na siebie, ale moje zarobki niestety nie pozwalały mi na zmianę kredytu, więc musiałem zostać tym cały czas w tym samym kredycie. Rozumiem, no, rozumiem. Ale to można powiedzieć, że były plusy i minusy tego, więc... No dobrze, ale mamy już dzisiaj taką sytuację, że już masz dwie nieruchomości na wynajem. Jedna generuje 1200 na czysto, druga generuje 520 na czysto, czyli już mamy 1720 na czysto każdego miesiąca, tak? Tak naprawdę, gdybyś chciał, to już jest tyle, że ci wystarczy na życie bez problemu. No w sumie. Plus mamy to, co jest tutaj. Tak, i zaraz coś z tego też będzie skapywało. Tak, myślę, że coś tutaj też można wymyślić. I wiem, że jeszcze masz kolejną inwestycję w drodze, ale to o niej powiemy na koniec. Teraz powiedz tak, gdzie się znajdujemy w tym miejscu? Co to za hrabstwo? To jest hrabstwo Nottinghamshire.
Wciąż Mansfield. To jest w sumie już końcówka Mansfield, ale wciąż jeszcze Mansfield. Ta nieruchomość, za ile była kupiona? Ta nieruchomość była kupiona za 110 tysięcy. Z tego będzie właśnie residential z opcją podnajęcia dwóch pokoi dla dwóch osób albo dla jakiejś pary po prostu, bo jest to duży dom. Czyli tak zwanych lodgersów, żeby mieć. Tak, dokładnie. Dokładnie. Jak będziesz miał lodgersów, to będziesz żył praktycznie za darmo, albo będziesz nawet z górką. Tak. Ile tu masz raty kredytowej? Tu jest rata kredytowa 450 funtów. Dlatego, że to jest dom rezydencki i spłacasz kapitał plus odsetki. Tak, tak, dokładnie. No dobrze, no to przejdźmy się i zobaczmy i opowiedz, co tutaj Jan byś chciał zrobić. W planach jest zrobienie tutaj właśnie w tym pomieszczeniu łazienki. W sumie wcześniej rozmawiałem z Dawidem, więc mi doradził, żeby jednak zrobić tak, będzie wygodniej, nie trzeba będzie wchodzić w koszty, a... Tak, bo miałeś z początku taki pomysł, żeby przenosić kuchnię do salonu. Tak. Więc trzeba byłoby wszystkie przełącza tam poprowadzić. Również by trzeba było rury ściekowe, skąd ten waste musiałby spływać. Mało żeby tego, jeżeli byś, koszty, nie wiem, czy będziesz miał piec, no będziesz miał ogrzewanie gazowe tutaj raczej na pewno, tak? Tak, tak. Więc jeszcze gdzieś by trzeba było ten piec gazowy ulokować, a na pewno no, nie mógłbyś go postawić. No zawsze mógłbyś, tak? Zabudować go. No jest tutaj parę opcji, ale myślę, że po prostu, żeby ciąć koszty... I tutaj byłaby naprawdę ogromna łazienka. Gdybyś chciał z całej tej kuchni zrobić łazienkę, to byłaby po prostu gigantyczna. Nie wiem, czy to taką byś dużą w ogóle potrzebował. No w sumie dla dwóch osób to może nie. Kolejna rzecz, jakbyś miał tam kuchnię i by przyszedł, no bo to nie będzie HMO, to będzie dalej dom rezydencki, by przyszedł rzeczoznawca, to rzeczoznawca również patrzy to pod kątem dla banku, jak będzie to bardzo sprzedawalne, tak? Czy jest tutaj coś inaczej zrobione, co może wpłynąć na mniejsze zainteresowanie potencjalnych kupujących? Dlaczego? Dlatego, że bank, użyczając Wam kredytu hipotetycznego, patrzy na to, jaki jest dana inwestycja zabezpieczeniem dla banku. Co się stanie, gdy Ty, załóżmy, umrzesz, nie będzie spadkobierców, nie będzie nikt spadał kredytu, bank będzie musiał przejąć nieruchomość, albo z jakiegoś powodu przestaniesz te raty spłacać, i bank będzie musiał zająć nieruchomość, więc tak. Bank zawsze gra pod tą stronę, żeby być zabezpieczonym, jak najbardziej. Więc w wypadku, gdyby tam była kuchnia, w Wielkiej Brytanii to jest nietypowe, że jest kuchnia od frontu, od drogi, zawsze wszystkie te domy mają salony, a ludzie tutaj są bardzo konserwatywni i to nie jest jak Polacy. Polacy się szybko przystosowują, szybko adaptują zmiany, są bardzo kreatywni. Brytyjczycy są tacy, że oni lubią po prostu tak samo, jak wszyscy tak. Mają. Nie lubią odstępstw od linijki tej ich, czyli ich wizji, jak wszystko powinno wyglądać. I po prostu wszystko inne jest dla nich weird, dziwne, tak? Nawet my kiedyś mieliśmy rolety dzień i noc. To akurat nie jest ani na minus, ani szczególnie na plus. To pamiętam kiedyś rzeczoznawca, jak to na początku wprowadzaliśmy, przyszedł i chwycił sznurek od rolety. I po prostu się tym bawił i mówi, że nigdy czegoś takiego w życiu nie widział. Raz było jasno, raz było ciemno, tak? I się tak tym sznurkiem bawił. No tak. Dzisiaj to już jest coraz bardziej popularne, bo nawet mamy polskie firmy. Pozdrawiam panów z Perfect Blinds, którzy również ich nagrywaliśmy na tym kanale. Którzy produkują coraz więcej tych rolet, dużo tych rolet też jest ściąganych, więc jest już coraz bardziej popularne w tym kraju i nawet Brytyjczycy zaczynają instalować coraz częściej właśnie te rolety. Ale wracając do tego, gdzie jesteśmy tu, czyli tak, podsumowując, bo w wypadku gdy no ty będziesz potrzebował kuchni dla siebie, ewentualnie dla partnerki, to jest zawsze opcja, a chciałbyś mieć tutaj tą łazienkę na dole, żeby obciąć tą dobudówkę. No i tak jest dosyć długa, tak, naprawdę jest, długa. No, jest ponad 4 metry, także... Więc można ją tutaj w tym miejscu mniej więcej obciąć. Bez problemu wstawisz sobie tutaj prysznic, toaletę, umywalkę. Jak to wszystko wyrzucisz z tej części? Ten grzejnik bym też wyrzucił. Postawić tutaj dodatkowe unity kuchenne.
zamurować ewentualnie te drzwi, zrobić tak, jak ty wspomniałeś, tam drzwi. Tu może być lodówka i tu może być wysoki grzejnik. Widzę też jakaś wilgoć się pojawia. Tak, tam coś się wydarzyło ciekawego? Wiesz co, no tutaj za szafkami kuchennymi była niespodzianka, więc po zerwaniu szafek okazało się, że tutaj jest regips tylko. No i jedna cegła w sumie, więc to jest takie trochę zrobione... Ale co tu się działo? Wiesz co, no tu wyciekła woda, więc mi się wydaje, że cała ta woda po prostu... Całą tą wodę pił regips. A woda ściekła z czego? Woda cieknie tutaj z głównego zaworu od wody. Okej, okay. Więc rozwiązanie było takie, żeby po prostu cieknącą wodę zakrywać zamiast naprawić zawór, tak? Tutaj po prostu widzę, że coś zaszpachlowane jest jakimś klejem i zamaskowane. Tak. Ja słuchajcie, to jest tak, po prostu to jest tak komiczne. My na każdym domu, w którym jesteśmy, praktycznie na każdym, zawsze są jakieś takie dziwne przygody, że nam się po prostu chce śmiać i my nie rozumiemy, dlaczego ludzie nie zwalczają przyczyn, tak? No bo my mamy nasze polskie myślenie. I jakoś inaczej do tego podchodzimy, a właśnie no, tu jest często takie właśnie dziwne rzeczy spotykane, że mamy problem, cieknie z zaworu, co zrobimy? Tak. No może wymienimy zawór. Nie wymienimy zaworu, weźmy to, zaklejmy, dodajmy jeszcze nie wiadomo ile, tutaj jest jakaś folia, jakieś izolacje, nie wiadomo co, po co, kiedy tak naprawdę po prostu cieknie z rury, tak? No. Przejdziemy do ogrodu jeszcze możemy teraz? Zobaczyć. Czyli to, co mówiłem, zamiast zwalczać przyczyny, tak, to zwalczamy objawy. No, tutaj czyli jest już ogród, skutki tego, co widać. Co prawda nie jest duży, ale... Ale wystarczająco. Ale wystarczający w tak, sumie. Tak, nie będziesz miał zabawy z ogródkiem. Gotowy bar, do lata myślę, że będzie czynny. Czyli co, po prostu odmalujesz chyba, nie? Tak, myślę, że to odmaluję, po prostu zostawię, nie ma co tego likwidować, a zostawię to po prostu, odmaluję tylko. Jedyny akurat mankament chyba tej nieruchomości to jest to, że sąsiad ma tutaj tak, że jednak przejście. Akurat do sąsiada. Musi kosze wystawiać, tak? Tak, tak, dokładnie, no. Ale to w sumie raz w tygodniu, więc nie jest źle. Okej, okay, teraz zobaczmy, czy z tej strony jest wszystko okej z rynami? Tam jest troszeczkę strony... też wygięta, może by też ktoś to wprawił. Ale nawet widzę, że ta dachówka wychodzi poza rynnę, więc to też trochę nie jest zrobione tak, powinno być. Gdzie dziwne, gdzie dach był robiony, chyba, no nie wiem, czy od nowości, czy od całości go robili, czy po prostu tylko wymienili... Dachówki? Dachówki, ale no, rynna powinna raczej... Tak, to są, słuchajcie, podstawy, trzeba sprawdzać, czy nie brakuje dachów, czy jest wszystko okej z rynnami. Tutaj mi się troszeczkę to też nie podoba, bo z tego daszku będzie spływać i ta woda po prostu jakoś tam leci. Tak. Miała też być rurka przydłużona. Tutaj była rurka, tylko że ta rurka już leżała w rynnie, więc ja już to wyciągnąłem, żeby zatkać tą wodę tutaj, żeby spływała. Okej, okay. No to tą rurkę trzeba tam po prostu podłączyć, tak? Tak, tak, tak. Dobra, no tutaj troszeczkę. Dobra, chodźmy do środka, bo zaraz Dąbusz się będzie tutaj rozglądał, doczepiał do wszystkiego. Będzie dziury w całym szukał. To chodźmy teraz do środka, tak jak mówisz. No więc tutaj w tym miejscu powstanie salon, tam chcę zrobić po prostu drzwi francuskie, żeby było wejście do ogrodu. Tamte drzwi będą zamurowane na pewno. Czemu? Te od frontu? Tak. Dlatego, że ja chcę zrobić tutaj drzwi z tej strony. Okej, okay. A nie chcesz ich po prostu sobie zostawić? One są dla ciebie jakieś problemy? Bo to jest zawsze jakiś koszt dodatkowy, murowanie tego. I nie wiem, jeżeli murujesz frontowe drzwi, czy nie musiałbyś mieć zgody kancelarii od tego. Bo tak? To jest jednak frontowa elewacja. Jak się rusza frontową elewację, to trzeba to zgłaszać do kancelarii, nie? No. To będę musiał sprawdzić, ale w sumie była taka opcja, żeby je zamurować i zrobić wejście główne do domu. No, ewentualnie się zorientuj, bo tak jak wspomniałem, wiesz, no, my nigdy takich nie mieliśmy pomysłów, żeby od frontu murować jakiekolwiek drzwi, więc nigdy nie brałem tego pod uwagę. Pierwszy raz się z tym spotykam i jestem dosyć przekonany, że jeżeli ktoś to zgłosi do kancelarii, to mogą mieć z tym problem. To na pewno będę musiał po prostu się tak, dowiedzieć. No musisz się na pewno dowiedzieć. Tak samo jak na przykład chcemy ganek zrobić na permitted development, to tak. I tak mamy dużą szansę na przykład, żeby go zrobić, jeżeli nie jest oczywiście chodnik, tu masz od razu chodnik, footpath. No, tak. Ale jeżeli mamy jeszcze jakiś front garden, coś mamy przed domem, to też zazwyczaj chociaż trzeba to zgłosić. Więc plan masz na to, żeby... Tu zrobić po prostu wejście do tego domu, zobaczymy. Jeżeli to się uda, no to byłoby fajnie, bo robiąc to wejście, odcinam się od góry. Tutaj sobie zrobię drugie wejście, czyli do dolnej części. Okay. I co? No i tutaj w sumie górę mogę podejmować dla dwóch lodgersów. Tu będzie jedna... Tu byłaby moja w sumie sypialnia, ale to jeszcze też do przemyślenia, bo jeżeli zrobię...
Na dole, no to może być wtedy na dole ta sypialnia. A tutaj byśmy mieli ewentualnie jednego Rogersa. Ewentualnie tak. Który by na przykład dzielił łazienkę, tak? W sumie tu jest... Ale, sorry, przerwę, muszę na to spojrzeć. Nie wiem, co to jest za... Już niedługo się dowiem, jak to zbudzę. Co? Niedługo się dowiem, jak to już po prostu zerwę. Zobaczymy, co tam jest z drugiej strony. No wiecie, jeżeli to jest dla Rogersa, może nie będzie mu to przeszkadzało, ale ja widzę, że to jest jakieś takie, wiesz, gumuleum na podłogę, co się kładzie. Jakaś... I zrobili po prostu osobną jakąś... Na pewno to jest tapeta, ale... To nie jest chyba tapeta. To jest tapeta? Tapeta. A to jest tapeta. Myślałem, że to jest gumuleum jakieś. Ale dziwne, że jest to obite czymś... Jakąś pilśnią mi się wydaje. To jest odstawione, to jest zrobiona dodatkowa ścianka, która jest pewnie jakaś tam przestrzeń. Jedna myśl mi taka naszła do głowy, że może po prostu grzyb się pojawia z tamtej strony i chcieli to odsunąć i jest no jakaś może tam przestrzeń. No ale tak jak mówię, no jakiś dziwny design. No. Nie wiem, co artysta miał na myśli. A mamy tutaj piękne wykończenia, tak? Zobacz, jakie. Dwa palce tam, Boże. Jedno ładne wykończenie. Oczywiście, no ty nic nie mogłeś, ty taki ten dom kupiłeś, tak? Tak, no to był taki. Żeby nie było, że naszego gospodarza tu krytykuje, on to kupił, ja pokazuję, jak w tym kraju można ładnie nawet, o, jak ładnie tapety można położyć, tak? Można. Wujek Steve położy, albo Mohamed. Kto był tutaj poprzednio właścicielem? Wiesz co, jakaś rodzina Anglicy, z tego co tam widziałem po listach i w sumie po dokumentach. Tak jest, no, ładnie, jak wyobrażasz sobie nawet takie proste rzeczy, jak malujemy ściany, to... No. Nie damy taśmy, cały kontakt obmalujemy. To nie jest taka kultura jak u nas w Polsce, gdzie przyjedzie teściowa, gdzie przyjedzie znajoma i będą oglądać i krytykować nasz ten dom. Więc w Polsce te domy to naprawdę są złote pałace, dosłownie. W tym kraju nie ma takiego życia socjalnego w domach, bo się ludzie spotykają na zewnątrz. Spotykają się w pubach, w parkach, gdzieś tak, w hotelach, gdzieś poza domem, tak? Więc jak nie ma nikogo, który może patrzeć na ten nasz dom i go krytykować, no to Brytyjczycy podchodzą do takiego wniosku, po co ładować w niego nie wiadomo jak duże pieniądze. Tutaj były też karpety wszędzie na podłogę, co po prostu pozrywałem, bo te karpety miały chyba już po paręnaście, bo po parędziesiąt lat, bo były już powycierane, konkretnie powycierane. Mm-hmm. Więc no, a jak zapach wykładzin? No nie za ciekawy. I tak cały dom pewnie pachniał. Tak, dlatego po prostu... Pozrywałem to, żeby to wszystko zaczęło nabierać normalnego zapachu. Tak, i dlatego jak przyjechaliśmy, masz wszędzie okna otwarte. No i... Ale nie czuć, no czuć świeże powietrze zewnątrz. To dużo jednak dało, że zerwałem to wszystko. I powiedz mi, jaki masz plan na to pomieszczenie? Wiesz co, no, planowana jest mała kuchenka tutaj zrobić dla tych Rogersów. To teraz trzeba uważać, żeby nie wyjść poza umowę z bankiem. Bo jeżeli masz kupioną za gotówkę, to wszystko ok. Ale żeby nie wyjść umowę z bankiem, żeby to nie była taka ewidentna kuchnia. Mhm. Bo po prostu bank ci może wypowiedzieć umowę kredytową. Jakbyś miał dwie ewidentne kuchnie w domu rezydenckim, tak? To jest wykluczone w domach rezydenckich, w kredycie rezydenckim. Co innego, jeżeli są nieruchomości HMO, one mogą mieć więcej kuchni, tak? No, rozumiem. Więc jeżeli zrobisz to bezpiecznie, że po prostu jest sobie parę szafeczek i jakaś elektryczna kuchenka postawiona na... Tak. Nie, że zabudowana kuchenka, tylko taka postawiona dosłownie, tam nie wiem, one są chyba z dwoma palnikami, otwierasz i masz jakiś tam malutki piekarnik, to zawsze możesz zdjąć i schować, tak, a po prostu tutaj są jakieś szafeczki kuchenne i tyle, i blat, tak? Tak, nawet się rozglądałem w sumie za takimi, więc... Więc takie coś wydaje mi się, że bez problemu przejdzie, ale gdybyś miał zrobić tu pełną kuchnię ze zlewem, umywalką, no to już może być problem, gdy przyjdzie bank i będzie ci to wyceniał po raz kolejny jako kredyt rezydencki, nie? Na to trzeba uważać. To już mamy też na naszych... To jest do przemyślenia. Tak, to już mamy też na naszych zaawansowanych, gdzie dużo opowiadamy właśnie tipów, co może spowodować, że stracisz swój dom. Tu mamy łazienkę, też w sumie wszystko do zrobienia. Ale jest bardzo duża. Ale jest duża, no to fakt, że można tutaj powalczyć i zrobić coś fajnego. Tak. Szafki jeszcze. Myślę, że też do zburzenia to wszystko, ale... No, niekoniecznie, no możesz to po prostu odmalować, zrobić półki. Też nie ma sensu nabijać sobie nie wiadomo jak dużych kosztów, kiedy no, coś jest. To samo, wiesz, no tu już ta łazienka, wiesz, nie jesteś w najgorszym stanie odmalować, ewentualnie zrobić jakąś podłogę. Nie ma sensu też nabijać nie wiadomo jak dużych kosztów, tak? No, w sumie... Jeżeli ten stan nie jest najgorszy, bo niektóre naprawdę są w bardzo złym stanie. Tutaj, wiesz, to gdzieś cieknie z wanny, z tego co widziałem, bo tam na dole właśnie jest sufit delikatnie gdzieś pobuchnięty, więc na pewno gdzieś tam przecieka, dlatego
oderwałem tą tutaj tą, tak. tą zaślepkę. Pewnie jakieś kolanko przecieka czy coś. Tak, od odpływu na 100% gdzieś tam coś ten, ale... No ewentualnie wymienić wannę i dać normalną jakąś, czy tam umywalkę, usunąć te dwa kraniki, żeby to też było jakoś no, po naszemu. Akurat to już też zamówiłem, wannę zamówiłem, więc przyjedzie w piątek, umywalkę mam już w samochodzie, więc tylko tak, demontować. Czyli już jest tak, drodze. Okay, pójdźmy widzów przodem do góry. To chodźmy. Co tam na górze jeszcze widać ciekawego? Tam u góry są kolejne dwa pomieszczenia. Jedno jest totalnie do renowacji, bo tutaj jednak nie ma grzejnika, ściany są też niedocieplone. Nie wiadomo co tam pod dachem jest, a jednak grubość 10 cm wełny, no to nie będzie tak. trzymało ciepła, więc tam trzeba zrobić jakąś konkretną izolację, czyli kingspan, jakąś folię. No i regips i wszystko od nowa po prostu trzeba tam zamontować. Tutaj też nie jest źle, ale myślę, że... Grzejnik będziesz wymieniał? Czy zostaje ten? Wiesz co, mam trochę tych grzejników, więc myślę, że je powymieniam na te bardziej nowocześniejsze. Bo tu jest to też troszeczkę chłodniej, więc w tym pokoju mógłby się przydać większy grzejnik. Tak, no bo tutaj, tak jak właśnie mówię, że tutaj to poddasze, przypuszczam, że nie jest dobrze docieplone, a tutaj nie chcę tego zrywać. Tak. Więc tylko po prostu multi-finishingiem to pociniemy wszystko, te ściany, tak. bo to jednak jest... No okay. jest takie, jak jest, ale nie jest złe, bo nie ma w sumie grzyba, nie ma tutaj... No nic nie wychodzi, tak. No właśnie, więc to jest też taki plus. I jeszcze jeden mały jakiś. No tutaj już będzie więcej do zrobienia, tutaj już jednak... To co byś chciał zrobić, żeby ktoś wynajął ten pokój u góry? Wiesz co, myślę... I żeby ten miał jako ekstra, tak? Tak, a po prostu zrobić ten pokój sobie jako salon dla tych osób. Bo, no bo tutaj nie ma jakiejś dużej powierzchni, więc myślę, że salon mógłby tutaj sobie no fajnie... No wiesz, jak, nie wiem, jakby to miał wyglądać. Można się głowami pobijać, nisko jakoś sofa, tam jakieś no, TV. Tak. No musiałbyś to jakoś rozwiązać, ale co już widzę, co już dojrzałem, że tutaj będzie problem z izolacją. Zobaczcie, nie ma żadnej izolacji od ścian. No nie ma. Czuć, że wieje z tych cegieł. Więc co z tym? No tutaj wszystko jest do zerwania. Na 100% wszystko to muszę zerwać. Mam dużo folii z poprzedniej nieruchomości, więc więc tą folię po prostu użyję. No. Zobaczymy, okno się otwiera? Okej. Okay. No widok tu jest fajny w sumie. Na wieczorem fajnie widać tam sąsiadów z góry. Tam ktoś ma jacuzzi, także... Więc co, zrywasz wszystko i tutaj będziesz robił izolację, tak? Ocieplenie tak, na 100% tego. Musimy... Też tutaj... te podłogi już... Też jakieś... chyba do zerwania, bo się... tak, no. ktoś tu coś kombinował, ale co jest pod spodem to też nie wiadomo. Więc myślę, że trzeba to podkręcać wszystko. Tak, bo mokre. Tak, to jest też mokre, więc... Coś tu się działo. I też ten zapach, jak ja pamiętam, że tutaj parę dni jeszcze temu no, czuć było coś. Ale to ewidentnie gdzieś tutaj... gdzieś od pieca gdzieś poleciało. Bo mamy szybko, słuchajcie, dochodzenie. Widać, że gdzieś tutaj woda ściekała. Tędy szła. Potem tu wychodziła, więc... Ewentualnie podnieść tę podłogę, zobaczyć, coś jest pod spodem. Ale... Oj, a tu coś niedobrego jest. Czy to jest kupa? Wiesz co, to są gołębie chyba, mi się wydaje. No właśnie. No. To Dawid, wiesz, zaraz tutaj jakąś więc... tasią grypę miał. Gdzieś tu na pewno jakaś dziura, bo to jest niemożliwe. Zaraz, kolejne prostu... dochodzenie. Przede wszystkim trzeba dodać, panowie. Może być gdzieś jakaś może... Chyba, że już nie ma tych gołębi. Chyba, że wiem, robili przed... Tak. Po prostu przed tym jeszcze... Przed tym dachem, ale to wiesz, to nie wiadomo. Trzeba się tego, jakby słyszał gołębie, to trzeba no, pozbyć się tych gołębi, bo raz mieliśmy sytuację w jednej nieruchomości, gdzie spadły dachówki i gołębie sobie zrobiły gniazdo i tak długo tam mieszkały, że po prostu zaczęło się jakieś robactwo pokazywać, tak? I jak były na przykład jakieś rzeczy wkręcone w sufit, jakiś smoke alarm, to dosłownie lokatorowi zaczęły jakieś takie małe robaczki, nie wiem w jaki sposób znalazły przerwę, wychodzić i łazić mu po pokoju. No i odkryliśmy to po prostu, że wycięliśmy sufit i znaleźliśmy tam gołębnik, tak? No, więc tutaj jest to wszystko. Więc tak, słuchajcie, doświadczony landlord, doświadczony inwestor widzi wszystkie małe punkciki, gdzieś jakaś kubka, o to tam może być szczur. Ja jak przyjrzałem, to jest taka bardziej biało-czarna, więc to mi raczej wygląda na pewno na gołębie, bo na gołębie, od szczura czy innego gryzonia byłoby to w innym kolorze. Nie mówię tego, słuchajcie, żeby was przerazić do inwestowania w nieruchomości, ale bardzo czego nie lubię, to nie lubię, jak
mistrzowie sukcesu i inni czarodzieje opowiadają, jak to zostać milionerem next day. I to jest tak naprawdę no, wciąganie w ludzi w coś, z czym sobie w ogóle mogą nie zdawać sprawy. To jest tak jak z zimnym prysznicem. Jeżeli nastawimy się mocno psychicznie, że okej, zaraz wejdę pod ten zimny prysznic i mamy do tego przygotowane już nasze ciało, nasz umysł, to jesteśmy w stanie na pewno dłużej to przetrwać, niż nagle ktoś nas pod ten prysznic zimny wrzuci. I wtedy doznajemy szoku. Więc po to wszystko pokazujemy, robimy za każdym razem taki case studying, żebyście wy mieli z każdej takiej inwestycji, którą tu pokazujemy, już jakąś wiedzę, doświadczenie, że jak wy kupicie ten swój dom, że o, to było na tym odcinku do wzgórza, to było na tym odcinku, to było na tym odcinku, to było na tym, to wiem, co oni zrobili, wiem, co mam robić dalej, tak, żeby wam po prostu ułatwić tutaj życie. Kolejna inwestycja, Jan. Tak, jest w toku w sumie, założyłem spółkę Limited parę miesięcy temu. No i też parę miesięcy temu znalazłem kolejny dom, który chcę zakupić. Włożyłem już ofertę, oferta jest akceptowana, więc teraz właśnie dzisiaj dostałem maila od prawnika, z którym muszę zacząć współpracować i działam dalej. I za ile zakupiłeś? Tamten dom jest zakupiony za 120 tysięcy. Bardzo tanio. I jest to, będzie to na singuleta na początku, później po prostu chcę to przerobić na HMO. Teraz mówię bardzo tanio, bo na ile możesz to pokoju przerobić? No jest opcja na 7, ale jednak tak jak wspomnieliśmy wcześniej... Żebyś nie musiał jeszcze na początkach przechodzić przez planningi. Tak, pójdę po prostu w 6 pokoi z łazienkami. 6 pokoi z łazienkami, bardzo. Żeby kupić dom, który ma metrażu na 6 pokoi z łazienkami, to jest naprawdę dobra cena. Kiedyś jeszcze ja kupowałem pierwsze nieruchomości w 2014, no to te domy kosztowały po 60-70 tysięcy. Dzisiaj te same domy moje kosztują między 150 a 240 tysięcy. Zobaczcie, od 2014 roku, tak? Mamy 2021 jeszcze, grudzień, więc zaledwie minęło 7 lat, jak to wystrzeliło, tak? Ale to też wszystko zależy, jak tanio jesteśmy w stanie kupić. Uważam, że 120 tysięcy na to miasto za tak duży dom to jest bardzo dobra cena. Tak, a ale pokoje są naprawdę bardzo, bardzo duże, pokoje są bardzo duże tam. Powiem ci, Janek, dosyć szybko idziesz. Kiedy my u ciebie byliśmy z nagraniem? Wiesz co? Nie tak dawno, mi się wydaje. W sumie w pół roku? W tym roku byliście u mnie. Tak, w tym roku byliśmy. W tym roku, I doszły ci. W marcu jakoś, tak? Tak, i doszły ci już kolejne dwie nieruchomości. Tak, kolejne dwie w sumie. No. Oj, niedobrze. Niedobrze, bo słuchaj, od dobrybytu to się w głowie może poprzewracać, tak. Więc. Nie, no, mnie jeszcze daleka droga. Więc o dobrobyty, no ale. Najważniejsze zatrzymać pokorę i żeby się wam, słuchajcie, inwestując, nie poprzewracało w głowie, bo wtedy ja dużo takich historii znam, jak ludzie naprawdę zbudowali coś dużego, ale potem stracili gdzieś te swoje fundamenty i jak doszli gdzieś wysoko, to tak po prostu na same dno, a nawet i pod to dno szybowali. Więc robiąc to, no, zachowujcie dalej tą pokorę, nie zgrywajcie zaraz milionerów, bo od razu będzie coraz więcej ludzi przeciw wam, nikt takich osób nie lubi. Róbcie po prostu swoje, budujcie ten majątek i miejcie plan zawsze, co będzie po tym, jak odejdziemy z etatu, bo to jest twój plan, tak? To jest mój plan, dokładnie. No, planuję to już od jakiegoś czasu i myślę, że w końcu do tego dojdzie. No, zejść z etatu i tylko zająć się po prostu tymi nieruchomościami. Tak. No. Więc ekstremalnie ważny jest plan po wyjściu z etatu. Dlaczego? Dlatego, że my mamy nawet absolwentów, którzy zbudowali duże portfolio i ich celem było za wszelką cenę wyjść z etatu, ale nie mieli pomysłu, co potem. I słyszymy na przykład, że już od 3-4 lat nic nie robią, nic nie pracują, mają to swoje portfolio i mają na przykład depresję. I no, trzeba się spotykać z ludźmi cały czas, ambitnymi, pozytywnymi, którzy też się rozwijają. Człowiek jednak musi mieć jakieś zajęcie w życiu, bo inaczej się wypala. Bardzo to dobrze widać na ludziach, którzy są na emeryturze i pracowali do tej emerytury, są na tej emeryturze, dzieci ich gdzieś tam rozjechały się po różnych miastach, krajach, gdzieś tam pracują. Siedzą w tym mieszkaniu, w domu i no niestety większość ludzi szybko po emeryturze umiera, bo tracą sens życia, tak? A póki pracowali, ten sens mieli. Chyba że znajdują sobie jakieś fajne hobby, któremu się poświęcają na 100% i żyją tym hobby, tak? A jeżeli go nie mają, no to niestety to światełko może zgasnąć. Więc miejcie ten plan B, co? Jeżeli wyjdziemy z etatu. A jeżeli wyszliśmy z etatu, no to też trzeba mieć poukładane to wszystko w głowie, tak? Żeby człowiek przez całe życie był aktywny i miał zajęcia. Ludzie, którzy, słuchajcie, dożywają 80 paru lat, 90 lat, jest dużo historii, dużo sławnych pisarzy, artystów, naukowców,
którzy mieli największą swoją produktywność powyżej 80 roku życia, tak? Dlatego, że cały czas byli sprawni fizycznie i cały czas psychicznie byli aktywni też w tym. Świetną tutaj jest historią ze znanych osób. Mamy John Rockefeller, mamy JP Morgan, mamy Dale Carnegie. Masa osób była takich, którzy do ostatnich swoich dni była aktywna. A ja wam z tego miejsca mogę polecić biografię tutaj Henry'ego Forda. Też do samego końca był aktywny, przeżył, o ile dobrze pamiętam, już dawno przeczytałem, przeżył nawet swojego syna. Kolejna ciekawa biografia do przeczytania. Elon Musk, też mi się podobała dosyć ta książka, gdzie fajnie Elon pokazuje, jak mocno potrafił obniżyć koszta. Po to, żeby obniżać koszta, ceny materiałów poszły do góry, nie oszukujmy się, ceny robocizny poszły do góry. W końcu ja też się zmusiłem i stworzyliśmy własną firmę budowlaną, która robi teraz dla nas remonty i również dla inwestorów. I między innymi zainspirowała mnie książka Elona Muska, żebym ja też wyszedł ze swojej strefy komfortu, bo firma budowlana to było coś, co sobie zawsze powtarzałem, że nigdy tego nie będę miał, bo tam jest duża rotacja pracowników, dużo wyzwań, dużo się dzieje, a tak brałem po prostu kontraktora i nie miałem stresu. W końcu stwierdziliśmy, że te koszta trzeba obciąć, zatrudniłem project managera, który się tym zajmuje, jak na razie jestem zadowolony, oby tylko tak było dalej. Więc czytanie książek na pewno, na własnym przykładzie wam mogę to powiedzieć, pobudza nas do działania, daje nam również rozwiązania, daje nam szerszy horyzont i pogląd na wiele, wiele sytuacji i dzięki temu znajdujemy szybciej rozwiązania. A dla początkujących standardowo polecę książkę Roberta Kiyosakiego Bogaty, biedny ojciec. Jan, życzę ci dalszych sukcesów, na pewno będziemy cię odwiedzać przy kolejnych inwestycjach, przy kolejnych odbiorach nieruchomości. Dziękuję ci za zaproszenie. Również dziękuję. Jeżeli interesują was to, co robimy, inwestowanie na brytyjskim rynku nieruchomości i nie tylko, subskrybujcie ten kanał, dajcie dzwoneczek, możecie udostępniać, żeby inni rodacy też korzystali. A na sam koniec nie zapomnijcie odwiedzić naszą stronę www.tobusproperty.com. Cześć! Cześć!